wystąpi wspólne wykonanie utworu. Pan Marek Wójcik już jest. Wielkie brawa do tego pana. Kompozytor utworu Lata na Maszę Mamutę. Który skomponował pan Marek Wójcik. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie podziękowań. Marek Wójcik, Chocianowice. Jak zrodził się ten pomysł na skomponowanie utworu Lato na Marszową Nutę? Zadzwonił do mnie Damian Janas, dyrygent tutejszej orkiestry Dzieczkowic, z pomysłem, że chce zrobić właśnie taką imprezę typu Lato na Marszową Nutę i żeby to uczcić jakimś utworem, wizytówką, tylko z tym kojarzono. No i ten utwór jak powstawał? Jak powstawał? Siadłem przy komputerze, włączyłem swój program do pisania nut. Popisałem, pozmieniałem, co nie pasowało. Damian odsłuchał, zatwierdził, bardzo mu się spodobało i jadą. Dużo było poprawek? Mało. Mało. Ta współpraca, nie wiem, cały czas trwa, może komponujecie coś nowego? Tak, tak. Z Damianem mamy ciągły kontakt. Co Damianowi się tam wymarzy, żeby mu dla orkiestry napisać, przychodzi do mnie, omawiamy, dyskutujemy, to tak by szło napisać, to z tym powiązać, zrobić taką wiązankę, taki utwór napisać. Jak najbardziej, współpraca idzie w dobrym kierunku. A jak ocenia pan to spotkanie, tą dzisiejszą imprezę? Jestem tutaj pierwszy raz na tej imprezie, nie mogłem być we wcześniejszych latach, ale impreza jest w 1000% udana. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sześciu orkiestr. Szanowni Państwo, już w tym momencie podziękowanie dla pana Marka Wójcika. Szanowni Państwo, życzę wielkie brawa. Dla tego pana. Bardzo jest miło. Dzięki. Pan Marek Wójcik. Kompozytor i aranżer utworu Lata na Marszową Nutę. Arkady Sztuka, Sędziowice. Jakie dzisiaj utwory wykonacie? Najtrudniejszy pierwszy krok. Pożar w Kraśniewicach. Abba Gold. Jak rozpętałem II wojnę światową. Siwa Chodź. Często bierzecie udział w takich spotkaniach? Ile się da. Praktycznie na wszystkich. A w Dzieczkowicach po raz drugi jesteście? Po raz pierwszy.
Wielkie brawa, szanowni państwo, marzyli za tak właśnie był wykonany przez wszystkie orkiestry Dętkę wspólnie. Brawa także dla pani Anny. Iwona Kaźmierska-Małyska. Dlaczego Fundacja Wiktoria zdecydowała się wesprzeć tą imprezę? Ta impreza mnie ujęła w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz na niej miałam okazję być. Jest to coś niepowtarzalnego, coś, czego w powiatach okolicznych nie ma. Taki przegląd orkiestr tętych myślę, że jest dla naszego powiatu bardzo ważny. Dlatego Fundacja postanowiła chociaż troszkę wesprzeć działanie tego przedsięwzięcia. Właśnie dzisiejsza impreza odbywa się pod patronatem Waszej Fundacji. Tak, dlatego chociaż w ten sposób próbujemy wesprzeć imprezę, znaleźliśmy również sponsora, który włączył się finansowo w organizację tej imprezy, a Fundacja objęła patronat, tak jak słusznie pan zauważył. No dobrze, dziękuję. A jak jeszcze pani, zapytam się, jak ocenia pani tą imprezę? Dzisiejszą jeszcze nie wiem, bo dopiero się zaczyna, ale ubiegłoroczna była fantastyczna. Gminy Łublice na pewno włączył się tutaj czynnie i wsparł tą inicjatywę dzisiejszą. Tak, oczywiście popieramy takie inicjatywy, w których po prostu możemy bardzo dobrze promować gminę, zwłaszcza wspieramy ją i finansowo, i od strony po prostu również reklamy, czyli wspieramy ich po prostu swoim tutaj słowem, czynem, no i oczywiście środkami finansowymi. Ta impreza już chyba się na stałe wpisała w życie Przeciwieczkowic. Jest to na pewno wielkie święto dla Was. Tak jest, jest bardzo rozpoznawalna. Mówimy o tym, że skupia bardzo dużą ilość osób. Ponadto przyjeżdżają znakomite orkiestry, które chcą po prostu pokazać swój kunszt tutaj orkiestry, swój dorobek. Myślę, że tak, jak pan dyrektor powiedział, wpisała się ona już tutaj w tą tradycję naszą kulturę. Także czekamy na następny, po dzisiejszym tutaj zorganizowanym następny również taką latę naszą. Dobrze, dziękujemy bardzo. Wręczenie pucharu za występ dla orkiestry Dętej OSP Dziećkowice.
Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa, tak właśnie zaprezentowała się przed Państwem orkiestra. Lata na marszową nutę, mimo przejęcia kierownictwa nadal podtrzymujecie tę ideę i kontynuujecie. Co roku spotykamy się tutaj. No, staramy się kontynuować to, co rozpoczął Hieronim Szymanek wraz z Marianem Brzukałą. To oni byli tutaj pionierami w rozpoczęciu tej imprezy. No, z roku na rok staramy się uatrakcyjniać tą imprezę, aby były inne orkiestry z daleka, nie tylko te nasze tutaj ościenne, ale również żeby orkiestry mogły się podzielić swoimi umiejętnościami, no to należałoby właśnie w ten sposób praktykować, aby ściągać orkiestry z różnych terenów Polski. No w tym roku udało nam się zaprosić orkiestrę ze Stryszowa, z powiatu wadowickiego, jest również orkiestra z Sędziejowic. Pozostałe orkiestry to są orkiestry, które już u nas występowały, czyli Pątnów, Biała, Łubnice, także no cały czas staramy się imprezę rozwijać. W tym roku również będzie występ kabaretu z Kopydłowa. Tak wielu muzyków na pewno wpływa na promocję naszego regionu Dzieczkowic i powiatu całego. No tak, na pewno wpływa na promocję, jak również nam pomaga w dużej mierze pozyskiwać nowych, bo każdy, kto widzi ten ruch amatorski, społeczny, no to jest, zachęca go to do działania, chce wstąpić w nasze szeregi, chce się czegoś nauczyć, z czego my też również się cieszymy, no i poniekąd jest to działanie skierowane w tę stronę, aby tych młodych adeptów już niełatwiej sztuki muzykowania na instrumentach dętych pozyskiwać i móc ich gdzieś tam rozwijać, kształcić i przede wszystkim znaleźć dla nich zajęcie, by nie musieli gdzieś tam, prawda, sięgać po różnego rodzaju inne rzeczy, jak używki czy jakieś inne rozrywki. A dlaczego w orkiestrach dętych jest jakaś siła? Pytanie odwieczne, no dlaczego jest w orkiestrach dętych jakaś siła? Dlatego chyba, że to coś powiedziałem, nie jest to łatwa sprawa grać na instrumencie dętym. Jeżeli już się tą umiejętność posiądzie, no to no jednak jest to coś fajnego. Przede wszystkim siła. Siła jest w grupie, a orkiestra... Tak, Kubusiu, nie przeszkadzaj. A orkiestra dęta to jest grupa, więc w grupie siła. I dlatego myślę, że chyba w tym jest jakiś sukces tej siły orkiestry dętej, tak? Dobrze, ja dziękuję. Jeśli chodzi o orkiestrę ze Stryszowa, nie można nie ukryć tego, że to średnia wieku tu jest najmniejsza. A to oznacza jedno, że nawet z najmłodszymi można już stworzyć naprawdę dobrze grając orkiestrę. Orkiestra ze Stryszowa, prowadzona przez mojego kolegę Kazimierza Gromadę, jest orkiestrą 5-letnią, bądź nawet chyba 4, dokładnie nie pamiętam, ale na pewno nie więcej niż 5 lat mają. Zaczynał budować tą orkiestrę od zupełnego przyswojowego zera, czyli nie miał nikogo. Zebrała się grupa zapaleńców, która po prostu zapragnęła posiadać w swojej gminie orkiestrę, i tak też się stało.